Po tym, jak Ben Affleck oficjalnie odrzucił rolę w Batmanie, media myślą tylko o tym, kto będzie nowym odtwórcą tej postaci. Jest kilku kandydatów, ale informacje o typowanym na faworyta Robercie Pattinsonie podzieliła fanów. Są osoby, które go kochają, ale są też takie, które go nienawidzą. W tym filmie dowiecie się, jakim Batmanem byłby Robert Pattinson. Czy ten młody i sławny aktor pasuje do tej roli? Chociaż pojawił się w epizodycznej roli w Harry Potter i Czara Ognia, Robert Pattinson zasłynął w 2008 roku główną rolą w międzynarodowym hicie Sadze Zmierzch. 22-letni wówczas aktor grał tam tajemniczego wampira, a jego postać zaimponowała milionom fanów na całym świecie. Dzięki kolejnym filmom opartym na słynnych powieściach Stephanie Meyer, Pattinson stał się jednym z najpopularniejszych młodych aktorów dekady. Następnie aktor wystąpił w romantycznych i dramatycznych filmach takich jak Kosmopolis lub Woda dla słoni, gdzie mówi nawet po polsku. Grał zarówno w niezależnych, jak i komercyjnych produkcjach. Rola tajemniczego Bruce'a Wayne'a może być dobrą okazją, żeby znowu się pokazać. A wielu fanów uwielbia jego czarującą urodę i lubi oglądać, jak wciela się w różne postaci. Wraz z upływem czasu zagranie roli Batmana stało się takim samym zaszczytem, jak odtwarzanie Jamesa Bonda. W historii kinematografii było tylko kilku kultowych aktorów, którym udało się zagrać superbohatera DC na dużym ekranie. Val Kilmer, George Clooney, Michael Keaton, Christian Bale czy Ben Affleck są tymi niesamowitymi aktorami, którzy wprowadzili Bruce'a Wayne'a do życia w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Chociaż niektórzy z nich byli mocno krytykowani za swoje role, to i tak był to niesamowity impuls dla ich karier w Hollywood. I znowu powracamy do wspomnianej wcześniej rezygnacji Bena Afflecka, który dotychczas był zaangażowany w projekt nowego filmu o superbohaterach. Produkcja będzie miała premierę w czerwcu 2021 roku, a wyreżyseruje ją Matt Reeves, geniusz stojący za najnowszymi filmami o planecie małp. Teraz, w ciągu kilku następnych miesięcy przed rozpoczęciem zdjęć, producent Warner Bros. Musi zdecydować, kto ostatecznie otrzyma tę rolę. Słynny ilustrator Boss Logic dał nam niesamowitą podpowiedź, która zrodziła plotki o Pattinsonie jako Bruce'ie Wayne'ie. Grafik powiedział, że może trudno to sobie wyobrazić, więc stworzył fanarta ukazującego Roberta Pattinsona jako obrońcę miasta Gotham. Na obrazie widzimy poważnego Pattinsona ubranego w garnitur z cieniem za sobą oraz uszami z maski Batmana. Fanart jest zrobiony tak dobrze, że wiele osób myślało, iż jest to oficjalne ogłoszenie o zdobyciu roli przez aktora, a media cały czas spekulują na ten temat. Czy myślicie, że Robert mógłby zagrać Batmana? Bez wątpienia może to być prawdziwe wyzwanie, które wskaże nam, do czego zdolny jest ten młody aktor. Coś podobnego wydarzyło się, gdy zmarły już Heath Ledger został wybrany do roli Jokera w filmie Christophera Nolana. Chociaż Ledger był już rozpoznawalny dzięki roli w filmie Tajemnica Brokeback Mountain, pozostawał młodym aktorem z doświadczeniem w filmach romantycznych i dla nastolatków. Właśnie dlatego wielu ludzi nie mogło sobie wyobrazić, że będzie w stanie stworzyć jednego z najbardziej imponujących złoczyńców w historii kina. Podobne odczucia towarzyszą kandydaturze Pattinsona. I oczywiście zawsze znajdą się tacy, którzy odrzucą biednego Roberta na starcie. Na razie niewiele wiemy o filmie, z wyjątkiem tego, że Bruce Wayne będzie musiał pracować jako prywatny detektyw, aby rozwiązać trudną sprawę. Więcej dowiemy się dopiero w 2021 roku, więc musimy uzbroić się w cierpliwość. Innymi kandydatami do roli nowego Batmana są tacy aktorzy jak Jake Gyllenhaal, Armie Hammer, Ryan Gosling, John Krasiński, a także Adam Driver. Są też tacy, którzy próbowali wyobrazić sobie pierwszego Afroamerykanina jako Bruce'a Wayne'a i jest wiele osób, które chciałoby, żeby tym Batmanem był Mahershala Ali lub Idris Elba. Ten ostatni kilka miesięcy temu porównywał swoją postać z serii Luther do postaci Batmana i miało to jakiś sens, ponieważ była to rola mrocznego detektywa. Biorąc pod uwagę wszystko, o czym mówiliśmy, jak myślicie, czy Robert Pattinson byłby dobrym Batmanem? Którego aktora widzielibyście w tej roli? Koniecznie dajcie nam znać, co myślicie. Nie zapomnijcie też zasubskrybować naszego kanału i do usłyszenia w kolejnych filmach.